Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów na temat słów, bo odnoszę wrażenie, że niekiedy wpada się z deszczu pod rynnę. Uwalniamy się od jakichś stereotypów, uwalniamy się od dawnych programów, które nie działają, uwalniamy się od scenariuszy, które nas nie wspierają. Zaczynamy wybierać swoją rzeczywistość i wszystko jest bardzo fajnie, aż w końcu dowiadujemy się, że nie wolno pewnych słów używać, bo one mogą nam narozrabiać w życiu. I tak, nie mów dziękuję, bo to zamyka proces. Mów jestem wdzięczny. Nie mów, że masz marzenie, tylko że masz cel, bo przecież już w pierwszym tomie Vadim Zeland napisał, że marzenia nie mają żadnego sensu, bo się nie ziszczają, sięga się po cel. I tak dalej, i tak dalej. Nie mów tak, mów inaczej. I najistotniejsze wydaje mi się w tym wypadku takie zastraszanie innych, ezoteryczne zastraszanie. Jak będziesz używał tych wyrażeń, będziesz stosował takie sformułowania, to na pewno wydarzy się w twoim życiu coś niewłaściwego. Na pewno na czymś stracisz. Czyli powiedzmy, że ktoś uwolnił się od jakiejś religii, która miała na celu wywoływać poczucie winy, zastraszać, wywoływać obawy i teraz ma dokładnie to samo w technikach, które mają służyć jego rozwojowi. No i ten rozwój wygląda w ten sposób, że po prostu zaczynamy bać się całkiem czegoś innego, ale znowu się boimy, znowu się spinamy, zwracamy uwagę na semantykę, żeby nie użyć tylko jakiegoś słowa, bo Bóg wie, co się stanie. Tymczasem przecież chodzi o to, jaki sens i jakie uczucia, emocje my wkładamy w dane słowo. Jeżeli ktoś mówi dziękuję, ale odczuwa przy tym wdzięczność, to co złego się dzieje? A jeśli ktoś myśli o swoim celu, a mówi, to jest moje marzenie i nie ma na myśli tutaj, ani nie czuje, że to ma związek z bujaniem w obłokach, siedzeniu na kanapie i tylko zastanowieniu się, jakby dobrze było, gdyby, tylko myśli o celu, mówi marzenie. Czy coś złego w związku z tym się dzieje? To my nadajemy sens słowom. Przecież jedno i to samo słowo może w różnych językach znaczyć różne rzeczy. Jest, powiedzmy, słowo sklep, które dla nas oznacza miejsce, w którym nabywa się towary. W języku rosyjskim jest to grobowiec. To samo słowo, ten sam dźwięk, ale nadajemy mu inny wydźwięk przez to, że inaczej o nim myślimy, automatycznie to słowo ma inną energię. Ono, ta energia zależy od tego, jaką my emocję i jaki my sens temu słowu nadamy. Więc myślę, że nie warto po prostu tak strasznie martwić się o każde słówko, bo istotne jest to, co myślimy, istotne jest to, co czujemy. To my zarządzamy tym, co dany dźwięk dla nas znaczy. Można tutaj poeksperymentować, sprawdzić. Wiemy, że nie warto utożsamiać się z emocjami, zwłaszcza takimi, które nas nie wspierają. Czyli na przykład ogólnie mówi się nie mów, jestem smutny, bo ty odczuwasz smutek, nie utożsamiasz się ze smutkiem, ty nie jesteś tą emocją. No pewnie, że tak. No ale jeżeli ktoś myśli o tym, że odczuwa coś, emocję wywołaną jakimś zdarzeniem, jakąś informacją, a powie, jestem smutny, czy z tego wynikają jakieś negatywne reperkusje? Mogą oczywiście i dlatego mówię, eksperymentujcie, spróbujcie. Powiedzcie, jeżeli odczuwasz smutek,
Powiedz, jestem smutny i wsłuchaj się w siebie, co czujesz teraz. Jak się czujesz, mówiąc coś takiego? Sprawdź. A potem powiedz, odczuwam smutek. Czy jest ci z tym lepiej? Czy bardziej rozumiesz, że jesteś ty i jest smutek? I ty nie jesteś tym smutkiem. Eksperymentujcie, sprawdzajcie, ale nie pozwólcie sobie narzucić jakiegoś sposobu wypowiadania się, jakiejś nowomowy. Nie pozwólcie się zastraszać ludziom, którzy mienią się wielkimi ezoterykami, a tak naprawdę utrudniają nam życie. Ma być lekko, łatwo i przyjemnie. Więc zawyżanie ważności używanych słówek, wydaje mi się, to jest moje zdanie, nie ma żadnego sensu, dlatego że wywołuje napięcie, wywołuje nadmierny potencjał i przeszkadza nam najzwyczajniej w życiu. Dlatego jeszcze raz proponuję przyjąć dla spokojności taką zasadę, że to my nadajemy sens i energię słowom, a nie odwrotnie. I ważne jest, co my myślimy, jaki sens wkładamy w dane słowo. I eksperymentujmy, wypowiadając słowo w jakiś tam sposób, albo wypowiadając jedne słowa, jak się czuję, wypowiadając inne słowa. Oczywiście nie warto tutaj tworzyć jakiegoś własnego języka i nazywać stołek łyżką czy mikrofon lampką, dlatego że po prostu nie zostaniemy zrozumieni. W momencie, kiedy komunikujemy się między sobą, dobrze jest używać powszechnie uznanych pojęć w tym sensie, w którym te pojęcia są zrozumiałe. To oczywiste. Ale nie pozwólmy się zastraszać semantyką i takim mówieniem, nie mów tego słowa, bo ci się coś stanie. Mów inaczej, formułuj inaczej. To jest moja propozycja. Mam nadzieję, że dzięki temu będzie nam łatwiej. Dziękuję bardzo za uwagę. Do jutra.